A co by się stało, jakbym zaczął uciekać? Teraz, przy tym, jak... No bo się wystraszyłem, szczerze mówiąc. Na pewno jako policja, jako organ policji chciałbym podjąć wszystkie czynności, żeby pana... Tożsamość, powód tej ucieczki i ewentualnie wyciągnąć jakieś konsekwencje, jeśli doszło, porozmawiać z panem, bo to niekiedy różnie to bywa, ludzie też nie widzą, ale jeśli ktoś zdaje wyraźne znaki zatrzymania pojazdu, jest umundurowanym policjantem, no to chyba, nie wiem, no, szybka panu nie ogranicza widoczności, nie? Ona jest z takiego tworzywa, która nie powinna tego robić. No. Natomiast tutaj w przypadku tej ucieczki warto jeszcze jedną rzecz poruszyć, bo przepisy się zmieniły od niedawna i do jakiegoś czasu samo takie, jeśli policjant daje wyraźny sygnał do zatrzymania tarczą stop i nie zatrzymamy się tutaj do tej kontroli, policjant podejmie pościg i w przypadku tego pościgu, jeśli kierowca zatrzyma się przy użyciu sygnału świetlnych znikowych, jeśli kierowca zatrzyma się, to nadal mamy do czynienia z wykroczeniem. Z wykroczeniem, z artykułu 92 kodeksu wykroczeń. Aha, to jest ważne. Natomiast jeśli kierowca motocyklem nie reaguje na wydawanie sygnały dźwiękowe i świetlne przez uprzywilejowany pojazd, to już jest przestępstwo z artykułu 178b kodeksu karnego i to już wtedy już jest odpowiedzialność karna. I co za to grozi? No wtedy to już mówię jako przestępstwo i to jest na pewno... Jeśli uda nam się zweryfikować właściciela użytkownika kierowcy tego pojazdu, na pewno jest każda z tych osób podciągnięta do jakiej odpowiedzialności. I się musi wytłumaczyć, czy udostępnił pojazd, komu udostępnił, no bo się rzeczy ktoś to musi wiedzieć. Tak. No natomiast o wysokości kary to wtedy już decyduje sąd. Ale to już mamy wtedy do czynienia z przestępcą wtedy, nie? Aha. Na pewno są dużo poważniejsze konsekwencje. Wracając do tematu kolegi, tak to jak wspomniał, udostępnienie, to jest trochę szerszy temat, udostępnienie pojazdu osobie, która nie posiada uprawnień lub nie posiada wymaganych kompetencji do prowadzenia tego pojazdu, też odpowiada osoba, która udostępniła. To jest to grzywna. Ojen. Czyli warto wiedzieć, komu się daje sprzęt. Tak, dokładnie. Czyli jeżeli ja pożyczę koledze, który nie ma uprawnień, będzie jeździł po terenie, kawałek przejedzie ulicą, zostanie zatrzymany. To pan, jako powiedzmy osoba, która udostępniła ten pojazd, też jest odpowiedzialny. To wszyscy policjanci tacy są? Czy policji nie ma co się bać, wie panu.